Okay. Thank you.
tego seta widziałem. Zbijał mi w ogóle. Lepszy miał troszeczkę lepszy backhand. Troszkę lepszy backhand niż forehand, nie? No to serwisy wkręcasz mu do forehandu, to on się wtedy tak bardziej myli. Tak. I on, wiesz, forehandem nie da rady, a backhandem nie ma tej pewności. Jak grasz do backhandu... Zagrać mu tak w środek albo do forehandu. Ale jak gram czysto, to zbija mi to. Ale jest taki kurwa szybki jest strasznie, bo zbija piłkę, ale zbija, slapy no, gra tak kręczeczką gra, no. Wiesz, do forehandu. Dobry serwis i po środku, nie? Standardowa gierka i mocny serwis. Nie. Będzie mi tam zbijał, ale muszę powtarzać, nie? Jak ta piłka na szorotę nisko nad siatką, no to ciężko on ma do zbicia, on ciągle próbuje to zbijać, nie? Jak już wiesz, jak jest wysoko, no to co może tam pierdolnie? Nie, ale... To by wytrzyma, to by wytrzyma, że nie mógł... Może nie będzie w stanie nic zmienić, nie? Bo cały czas gra teraz to samo, nie? Ty grasz dobrze, rozsądnie, dobry serwis i rotację, a on tylko próbuje zbić taką piłkę, nie?
Także wkręcam na te serwisy. Ja muszę po prostu liczyć, że ta piłka będzie wchodziła i no. Tak grać jedno więcej. Skoczki to radził sobie ze skoczkami? Próbowałeś coś? Czy... Zbijał mi to raz. Zbijał, aha. No, no takie niewygodne właśnie te skoczki na tego zbijacza, nie? Także bierze rotę i robię. Thank you.